Piłkarze Zagłębia Sosnowiec w pocie czoła przygotowują się do meczu z Kotwicą Kołobrzeg. Na dzisiejszym treningu seniorów pojawiła się mocna ekipa zawodników z Akademii Zagłębia. Trener Mirosław Smyła przyglądał się Krystianowi Dudale, Konradowi Zaradnemu i Patrykowi Mularczykowi. Natomiast trener bramkarzy Robert Stanek oceniał Przemysława Adamusa i Adriana Czaplaka. O ostatni mecz, wizytę młodszych kolegów i nadchodzące spotkanie zapytaliśmy bohatera ostatniego starcia ze Zniczem, Wojciecha Fabisiaka. Wojciech, pomału wyrastasz na eksperta od bronienia rzutów karnych. Druga obroniona jednostka w ostatnim meczu ligowym, no jak później się okazało, na wagę 3 punktów. No tak, musiałem naprawić swój błąd, który popełniłem, bo ten karny był z mojej winy. No a rzuciłem się w truk, co poprzedni, jak się okazało, udało się, ale tym razem nie miałem jakiejś podpowiedzi, więc po prostu mogę liczyć na szczęście. To spotkanie takie szalone, bo pewne prowadzenie i chyba trochę z Was powietrze zeszło, bo widać było, że gdzieś zbyt bardzo uspokoiliście grę. No, można powiedzieć, że ta wysokobramkowa przewaga jakby za bardzo sprawiła, że poczuliśmy się za dobrze w tym meczu. No a rywal po prostu nie miał nic do stracenia i grając w dziesiątkę radząc sobie bardzo dobrze, no, mógł doprowadzić do wyrównania. Ale też patrząc na to z drugiej strony, mieliśmy też dużo sytuacji do strzelania kolejnych bramek, więc myślę, że zasłużenie wygraliśmy w tym meczu. No właśnie, najważniejsze 3 punkty i teraz kolejny rywal przed Wami. Przyjeżdża ponownie do Sosnowca Kotwica Kołobrzeg. Czy macie już informacje na temat tego rywala? Czy jesteście dopiero przed analizą? Jesteśmy przed analizą. Na ten moment pracujemy na treningach, głównie nad wytrzymałością i się szykujemy na wojnę. Dzisiaj młodsi koledzy z Akademii, dwóch bramkarzy, zresztą zawodnicy z pola też przyszli. Jak Wam się współpracuje właśnie z chłopakami, którzy gdzieś tam podpatrują, patrzą na tą jedynkę? Dobrze, chłopaki bardzo dobrze się pokazują na treningach, podpatrują starszych kolegów, słuchają się ich rad. Na pewno jest to przyjemność przyjść do pierwszej drużyny z Akademii. Też na pewno nie skończy się na jedynym przyjściu, na ostatnim. No i też na pewno któregoś razu na pewno będą mogli liczyć na debiut. Właśnie spotkania na Stadionie Ludowym w tym sezonie w kratkę, ale tak samo Kotwica gra w kratkę, bo ostatnie spotkania, zwycięstwa, remisy między innymi z MKS-em Kluczbork. No i widać, że ten zespół chce zbierać punkty, więc raczej będzie kolejnym tym niewygodnym, bo trzeba przyznać, że już kilka takich zespołów głodnych punktów na Stadion Ludowy przyjechało. Chyba każdy zespół przyjeżdża tu po zdobycz punktową. W tej lidze każda drużyna walczy o jak najwyższe miejsce, tak? Bo tu każdy gra na równi, nie ma jakichś drużyn dużo gorszych, dużo lepszych. A jak tu przyjadą, to oczywiście no będziemy my walczyli o 3 punkty jak w każdym meczu. No i zobaczymy, jak pójdzie. Zwycięstwa Wam życzę. Dziękuję.